Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie. Dark Souls. Tak, nie mogłem ulepszyć ogniska, ponieważ można to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest się w postaci ludzkiej. Jak się zginie, no to jest się tym demonem, czy nie, też nie umarłym i w tym momencie ta opcja jest niedostępna. To jest właśnie, do tego służy, żeby wrócić do świata żywych, ta opcja Reverse Hollowing. Wydajemy na to punkty człowieczeństwa, które po drodze znaleźliśmy. I teraz mam nadzieję, tak jest, że mogę zaoferować punkt człowieczeństwa w zamian za ulepszenie ogniska, dzięki czemu odpoczywanie... Czy ja mogę się podnieść na poziom? Nie mam duszy. Powinienem mieć 10 flaszek. To jest korzyść wynikająca z upgrade'u ognicha. Dobra. I teraz tak, ostatnio mój materiał skończyłem przy smoku. Wróciłem tam. Okazuje się, że na moście można troszeczkę zejść do takiego przejścia, dzięki czemu mogliśmy opuścić drabinę i de facto znaleźć się szybko przy tym samym ognisku, w którym zaczynałem moją drugą część materiału. Ja pokażę, w którym dokładnie miejscu, gdzie i co i jak się po drodze wydarzyło. O właśnie. To jesteśmy na moście. Kto ci kazał ziać ogniem? Spalił. Tak bywa. Durny smok. Ostatnio jak tu wchodziłem, to był mniej agresywny. Więc raz jeszcze. Do góry. Do góry jeszcze raz do smoka pójdziemy. Znaczy nie planuję na razie z nim walczyć. Przynajmniej otwarcie na moście. Natomiast idąc mostem, po drodze były dwa szkielety, które jak się ubiło, one się w tej chwili zrespawnowały, to można było zejść do podziemia. Tutaj właśnie tam opuściłem drabinę i tym samym mogę bezpośrednio z ogniska przedostać się na most ze smokiem. Tymczasem tego smoka wydaje się, że można jakoś tam podejść i od tyłu go tam dziabnąć. Ale zanim do tego dojdzie, to muszę tą drogę odkryć. I teraz tak, tu jest pierwszy klient do ubicia. Kłopot z nimi jest już taki, że nie są mocniejsi niż te szkielety na początku. Ten jest irytujący. On tutaj się będzie kręcił. Łatwo może zepchnąć w przepaść. Dobra, i tu jest nowy typ przeciwnika. To są szczury. One trują. Jak trafią. O, błąd! Jak ugryzie dwa razy, to zatruje. Zatrucie powoduje, że nasze życie będzie spadało w tempie tego paska, który przed chwileczką się pojawiał. Oczywiście to był błąd butoników. Jeju! Ale aż amatorka, wybaczcie. Ach, ostatnim razem nie jestem rozgrzany. Ostatnim razem poszło mi lepiej. Delikatnie nic mówiąc, wszystko to kwestia odpowiedniego timingu. Naprawimy zaraz ten błąd. Na szczęście ta ofiara nie kosztowała mnie dużej ilości dusz. Tu sobie smoczek macha ogonkiem. Tu jest szkielecik, który go kasujemy. Zdychaj. Przebije się po prostu przez ciebie. Chodź tu. No chodź. Nie lękaj się. Chodź. Czekam tu na ciebie. Podejdziesz.
Dobra. Giną 100 dusz moje. Czas na szczuliksy. Czemu dwa naraz? Błąd, znów błąd! Jezus! Głupie te szczurki. You die! Chciałem się napić flaszki zamiast zaatakować toporem. Na tym polega mój problem. Na razie w myleniu guzików, no ale to. Podejście numer 3. Ta. Grunt, że znów odzyskam duszę, bo nie jest daleko. Przeżył. Niedobrze. Stamina. Chodź. Pan. Chodź. Chodź tu, misiek. Nie mam strzał do kuszy, bo bym ci wytłumaczył to inaczej. Szedłem z nim na wymianę, co jest idiotyzmem. Ty durniu. No w końcu. Tak, zbroja. Teraz powoli i ostrożnie, żeby nie pomylić butonów. O właśnie, to tak to miało wyglądać. Teraz drugi. Delikatnie do przodu, startujesz. Tak. Ugryz. Zatruł. Źle, za późno. I od razu widać, jak mi idzie, ubywa zdrowia. Trucizna też ubywa, no ale w takim tempie to chwilę potrwa. Trzeba się napić flaszki, ubić, póki ta trucizna jeszcze działa. Trzeciego szczura w tym momencie. Pijemy flaszkę. No i za daleko nie zajdziemy chyba. Do góry. Tu jedynie do góry można iść. To jest prawdziwa trucizna, nie tam. Hełm. I tu czeka na nas pierwszy przeciwnik, którego chciałbym pokonać. Mini boss. Są komunikaty. Wróg naprzeciwko. Uważaj na prawo. Tam idzie sobie szkielet. On idzie bardzo powoli. Więc myślałem, że tego tu rycerza zaciukam. Ale tak nie jest. Tego za ścianą nie można zabić, ponieważ ten nagle zaczyna biec szybciej. I sytuacja wcale nie jest taka oczywista. Dobra. Czas na ciebie. Ciebie się robi w jeden sposób. Przebijam się przez twój pancerz, tylko staminy nie mam. Nie muszę cię obchodzić. O, wskoczył w ogóle. Napijmy się. Dobrze, że mam ulepszone. On też się napił. Co za gnida. Tylko mój problem to trucizna, która powoli, powoli schodzi. Zrobimy w takim razie to tak jak trzeba, tylko biegnie szczur chyba. Zmiataj, zmiataj, Dalmar. Coś głupszego mogłem wymyślić, niż go atakować. Niż go atakować od frontu. Ale ładny jest, przyznacie. Teraz do niego wrócę. Jest w moim zasięgu. To będzie moja ofiara w tym materiale. Taki mam cel. Więc powtórka z rozrywki. Pierwszy typ.
drugi ty. Odwróć się najlepiej. Taki perfekcyjny timing. Czas na szczurik. Sa. Pierwszy. Za wolny byłem i zostałem zatruty. Jak to mogło się stać? Jasne. No nic. Nie jest dobrze. Ubijemy tego szkieleta i się uleczymy. Drink. Teraz trzeba poczekać, aż tamta sierota przyjdzie. Chyba, że w międzyczasie zdążę. Cześć. Stamina. Teraz ja. Dobrze. Może tak, uleczmy się do końca. Na tyle, ile to jest możliwe. Jest bomba. I chodź. Chodź. Chodź, misiek. O! Za mocno mnie nie, na szczęście nie poczęstował. Za 24. I on niby jest wrażliwy na ogień. Jeszcze żyje. Chociaż trucizna działa. Nie. Ubiła mnie trucizna. Dobrze. Na początek. Ty. Twoja kolej. Gdzie jest to światło? Zobaczmy, co się wydarzy. Chodź. Czekam na ciebie. Jedzie. Ach, chciałem się... Rozdwojenie jaźni. Za 70! Myślałem, że już zdech. A tak będzie raczej za chwilę ze mną. Jakiś mistrzowski unik! Chodź, 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 chodź. Padł! Czy to widzieliście? Sukces! Wielki sukces, 750 dusz moje. Ach! To było fantastyczne. Wrażliwy na świat. Myślę, że te szkielety, rozumiem, że muszą jako pierwsze. Tamten dalej. Jakąś czaszkę dostałem. Lekka kusza. Śmieci. Na uderz. Nie chcesz? Ja się przez ciebie przebiję. To światło, które miałem na broni, jest czasowe. A, zdążył sparować. On z dołu przybiegł. Idę do ciebie. Taki był mądry. On tu z dołu przybiegł aż po schodach. Tu czeka jakiś miły człowiek, ale bramy nam nie otworzy. Dobrze. Stąd przyszedłem. A, i tu można iść do góry. No to leci. Taka to niespodzianka. Co tu się wydarzy? Wysoko, 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 wysoko. Ooo, szefie! Pan wybaczy. Już schodzę.
Idzie za mną. Przebił się przez ta... O! A może to kwestia timingu? Nie mam pojęcia. Do góry. Durna trucizna. Lecimy po nasze dusze. Tak wysoko trzeba się wdrapać po własną śmierć. Napijmy się flachy. Jak już się z tym mamy być zatruci, to spróbujmy ubić tego rycerza. Cześć. Teraz ja. Profesjonalne to było. Tutaj, w dół. No. I tajemnica się odkryła. Cześć, chudzielcu. No chodź tu. Spoko. Jakieś gifty, prezenty, coś znajdziemy. Idziemy do góry. Ach! Wchłonął jeszcze duszę na koniec. Ile on się zbiera z tej podłogi. Teraz ja. Nic tu nie ma. Spróbuj do góry. Tu co jest? Tutaj. Jakieś skarby. Klucz. Tajemniczy klucz. Wiadomość poproszę. Tak, do góry. To się wspinamy. Jak mam do góry spróbować. I tak, to jest ta droga, którędy... Tędy już szedłem. Lecimy, lecimy. Co tu dalej? Parę beczek. Flaszkę byście rzucili. Bo kiepsko ze mną. Tutaj. Jestem na moście, tak. Spróbuj w lewo. Ja pokażę może, co jest po prawej stronie. Taki miły człowiek. Teraz nie wiem, jak się skrada. Powolutku, po cichutku, powolutku, po cichutku, powolutku, po cichutku, powolutku, po cichutku, powolutku, po cichutku. Zdążył się obrócić. No, staminy mi zabrakło. Dobra. Fajnie wygląda. O, ależ mnie zrobił. Jakimś cudem przeżyłem. You died. O, co za ścierwo. A już był prawie mój. Prawie. Prawie. Jeszcze raz w takim razie. Jeszcze raz i dorwiemy też i rycerza. Tak, 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 tak. Wychodzimy na most. Świetnie. Teraz ja.
No. Niech się staminka naładuje. Zabij to gówno. Zaraz zginę. W końcu. Stracić dwie flaszki na zwykły szkielet. Wszystko jest cena, jaką płacę za swoją niecierpliwość. Podobnie jak w przypadku szczurów, które znów mnie przytruły, ale już się tym nie przejmuję. Przynajmniej tak mocno, jakby chciał do góry. Cześć. Drink. Czekamy na szermierza. Blok. Ciebie oleję. Was w sumie też. Tu jest jeszcze jeden ziomek. Czy on za mną pójdzie, biegnie? No i dobrze. Chodź. Teraz moja kolej. Flacha. Ucieka. Taka podpucha. Estus. Musisz ich zabić. Nie jest dobrze. Do góry. Ja miałem was ciąć, nie wy mnie. Szybcy są. Cizna zaraz zejdzie. Tam za mną jeszcze się spina jeden kalek. Trzeba na niego poczekać, bo może później się zrobić bardzo nieprzyjemnie. Cześć mi się. No. Flaszka. Do góry. Komu bije dzwon? Poczekamy, aż trucizna zejdzie do końca, bo się ze mnie dymi. I będzie skrat, skrat. Flacha. No i dobra. Powolutku, lekkim wychyleniem gałki. Teraz. Żni, żni, rąb. Mam cię, gnido. 200 dusz za niego było tylko. Tarcza królewska. Chwila triumfu. Sześćdziesiąt osiem, ale już ona lepsza. Więcej siły wymaga. Czy waży więcej? No ale... Ale mam tarczę. Tak, mam tarczę. Mały sukces jakiś. Czy na pewno nie można było z tej wieży iść sobie gdzieś? Chyba nie. Fajnie ten rycerzek był narysowany.
Okej. Do góry, do góry. Co tu dają? Ja bym cię obszedł, jeśli można. Nic nie dają. Napis mówi... Że co? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Tu jestem, zdaje się, że z drugiej strony całego tego interesu. Okej. Tarcza. Z tyłu. Z tyłu jest. Mój ulubieniec. Nie po plecach. Staminę mamy z powrotem. Dobrze, padł. Oni są za 160 dusz, czy też 200. Ale nie, muszę się jakoś nauczyć ich z nimi walczyć. Bo strasznie bolesne to doświadczenie. Skrót. Skrót. Brzmi dobrze. Tutaj. Tak, jestem z drugiej strony. Tu jest, są wrota, czyli warto to będzie otworzyć chyba. Alabarda. Kolejny złomiarz. Good. Okej, to myślę jest dobry moment, żeby się pożegnać. Poznaliśmy fajnych rycerzy, zabiliśmy świnie, mamy nową tarczę. Oraz pasmo nieustających sukcesów. Tylko trutki na szczury brakuje. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!